ku końcowi. Zbliża się budowa obwodnicy miasta Chmielowa. To jedno z najważniejszych zadań samorządu województwa świętokrzyskiego. Obwodnica Chmielowa to fragment naszej dużej inwestycji, czyli przebudowy i remontu drogi 755 od Ostrowca Świętokrzyskiego w kierunku Żarowa. Na tę inwestycję czekali i mieszkańcy, i kierowcy. Po zakończeniu prac ma powstać ponad 5-kilometrowy odcinek obwodnicy, który w znacznym stopniu odciąży istniejącą drogę wojewódzką numer 755. Sama obwodnica to właśnie podyktowana jest względami dwoma. Po pierwsze to bezpieczeństwo i komfort życia w samym mieście, w Chmielowie. Droga wojewódzka, która przebiegała przez samo centrum tego miasteczka, była uciążliwa, była problemem ze względu na hałas, na spaliny, na uciążliwość i stwarzanie warunków zagrożenia. W tej chwili, gdy zbudujemy obwodnicę, na pewno poprawi się komfort życia w Chmielowie, na pewno uwolnią się pewne tereny, pod które będzie można inwestować. Na pewno drugi aspekt bardzo ważny, bo drogi to nie tylko obiekty inżynierskie, które służą mieszkańcom, ale to przede wszystkim transport. Dla transportu tranzytowego, głównie osobowego, ale i ciężarowego, przejeżdżanie przez zatłoczone, niewielkie miasteczko było wielkim problemem. Na pewno skróci się czas przejazdu, na pewno poprawi się jego bezpieczeństwo i komfort. To ważna inwestycja. Realizacja inwestycji została podzielona na kilka etapów. Część pierwsza jest to rozbudowa starodroża drogi wojewódzkiej od właśnie tutaj Julianowa w kierunku Chmielowa. Jest to odcinek 4 km drogi, który został gruntownie rozbudowany, droga została poszerzona, wymieniona została konstrukcja nawierzchni, dobudowana została ścieżka rowerowa i zatoki autobusowe. Na chwilę obecną ten odcinek został już zakończony i oddany do użytkowania. Drugim odcinkiem jest budowa samej obwodnicy, gdzie długość tego odcinka to 5 km drogi. Jest tutaj dość duży zakres prac, zarówno związanych z budową samej drogi, jak i z obiektami mostowymi, gdyż budujemy tu 9 obiektów z blachy falistej, które w części służą za przejścia dla zwierząt. Budujemy wiadukt nad ulicą Raciborskiego, właśnie w Chmielowie, oraz obiekt mostowy na rzece Chmielówka. Zakres prac dla obwodnicy to przede wszystkim budowa nowej drogi o parametrach drogi klasy G oraz budowa ścieżki rowerowej, która będzie przebiegać przez całą długość obwodnicy. Oprócz tego oczywiście ograniczony zostanie dostęp do tutaj sąsiadujących pól poprzez budowę dróg serwisowych do obsługi właśnie tych pól. Zakres wykonanych prac w ramach projektu jest imponujący. W ciągu drogi wojewódzkiej 755 Ostrowiec Świętokrzyski - Ożarów jest to inwestycja o długości ponad 5 km. Jest to droga jednojezdniowa, dwupasowa, po jednym pasie dla każdego kierunku o szerokości 3,5 metra. Od strony północnej na całej długości mamy ścieżkę rowerową, bitumiczną. Jest to ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5 metra, przewidziane około 2 metry dla rowerzystów, 1,5 metra dla pieszych. Wjazd na obwodnicę Chmielowa odbywać się będzie dwoma rondami. Są to ronda średnie. Jedno rondo mamy na ulicy Ostrowieckiej, drugie mamy na ulicy Sandomierskiej. Cała inwestycja wybudowana jest poza obszarem chronionym. Istotną częścią inwestycji jest również budowa bazy służby drogowej przy nowo powstającej obwodnicy wraz z dostawą wyposażenia sprzętowego do utrzymania dróg. Wykonane już zostało i zostało w zasadzie oddane do obsługi. Jest to baza służby drogowej dla obwodu drogowego, dla całorocznego utrzymania dróg tutaj w gminie Chmielów. Baza została wyposażona w sprzęt drogowy. W skład tej bazy wchodzi budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Inwestycja stanowi zaledwie część zadań realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego mamy 13 kluczowych zadań, gdzie praktycznie już większość jest realizowana. Jest to jedno z większych zadań realizowanych przez nas, natomiast oczywiście nie jest to zadanie jedyne. Inwestycja jest finansowana ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. To naprawdę duża inwestycja, bo sama obwodnica, jej wartość całkowita to jest około 55 milionów, a wartość samych środków unijnych, ja przypomnę, że 85% kosztów kwalifikowalnych pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli unijnych pieniędzy, którymi dysponujemy my jako samorząd województwa. Około 47 milionów to są właśnie unijne pieniądze. To jeden z większych projektów, 14, które w tej perspektywie finansowej realizujemy. Powiedzmy jasno i krótko, bez unijnych pieniędzy nie dałoby się zbudować obwodnicy Ćmielowa ani całego ciągu w drodze wojewódzkiej 755. Wykonawca deklaruje zakończenie robót do 15 listopada 2018 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 71 milionów 700 tysięcy złotych brutto. Wkład funduszy europejskich wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.